Dzień dobry, witajcie. Zmywareczka wyładowana, obecnie zaraz będzie robił zmywarkę. Wyciągłam w ciągu dnia, słuchajcie, bo musiała mi trochę bania odetchnąć. Po prostu tak dużo mamy pracy, że życia jakby nie ogarniam. Więc jakby co to wyciąganie rzeczy ze zmywarki, to jest coś, co mnie tak trochę odmurzcza, lubię to robić, więc miałam przerwę w ciągu dnia. Teraz już się biorę za obiad. Dołączył do mnie Andrzej, bo go nie było. Andrzeju, a czy chcesz opowiedzieć naszym widzom, gdzie się podziewałeś? Czekajcie. Byłem w CMP na Puławskiej z pakietu PZU Zdrowie. Pakiet PZU Zdrowie polecam bardzo serdecznie, ale byłem na USG brzucha. I z mojego wspaniałego badania wyszło to, że mam cały brzuch i wszystkie jelita zapełnione gazami, mimo że nie jadłem nic od 7 rano i wypiłem tylko 2 szklanki wody w dniu dzisiejszym, więc tak o. Te bóle brzucha moje mogą być powiązane też właśnie z tą ilością gazów, bo jest ich za dużo, nie powinno ich tyle być. No i najprawdopodobniej przyczyną to nie jest nic tam żołądkowego, tylko właśnie to jest jelitowe. No i coś, to może być jakaś alergia, celiakia, SIBO, czy jakiś inny badziew, który będzie mi wpływał na moją kochaną dietę. A wiadomo, bez mięska to nie obiad. No, ale może to faktycznie Kasia teraz rzuciła, że ostatnio kupuję cały czas, a ja codziennie jem na śniadanko banana z jogurtem i granolą. I przestałem kupować te bezlaktozowe jogurty. I ta nietolerancja laktozy też tak jakby ma takie objawy, że ma się bóle brzucha, bardzo dużo gazów. Może coś w tym jest. No nic, będę musiał pojechać dzisiaj do Lidla i sobie wymienić jogurty, gdyż ponieważ nie wyobrażam sobie dnia bez jogurta z granolą na początek. No, ale tak. No i od razu się umówiłem też do internisty teraz, żeby wystawili mi drugie skierowanie na USG, bo muszę przyjść tam jeszcze raz po dłuższej głodówce, żeby nie mieć gazów, no i wcześniej muszę też łykać espumisem. No. Natomiast fajne to, że nie wynika to, że to była jakaś tam choroba wrzodowa czy jakieś inne rzeczy, bo raczej żołądkowe to na tym USG wykluczyliśmy, raczej coś takiego właśnie jelitowego. Ale smutno mi. Much later. Dzień dobry, witajcie. Mamy już weekend. Kolejna sobota. Mam wrażenie, że w tygodniu nic dla was nie nagrywam i pewnie to nie jest wrażenie, tylko pewnie tak jest. Ale w dalszym ciągu jestem w lesie, jeżeli chodzi o ilość pracy, którą mam. Nie wiem jak u Andrzeja, ale u mnie jest dramat, słuchajcie. Zebrałam tu paczki, które do nas przyszły w ostatnim czasie, więc sobie teraz to otworzymy. Pokażę wam, co takiego fajnego zamówiłam, chociaż nie wiem, czy to będzie dla was fajne. No dla mnie na pewno. Więc pootwieram to sobie. Powiem wam od razu, że mamy mały update tego, co z Andrzejkiem. Był u lekarza, okazało się, że no ma sporo tego gazu i postanowiliśmy, że odstawi na razie Andrzej laktozę, żeby to przetestować i dopiero za 2 tygodnie zrobi sobie kolejne USG. Do tego wszystkiego ja, słuchajcie, to tak się wkręciłam w tenisa, że śledzę ostatnio wszystkie mecze Igi Świątek. I powiem wam, że dzisiaj jestem taka, niby jest wszystko spoko, ale czuję się taka zachwiana zdeczka, dlatego że wczoraj był piątek, więc o północy powinno się było odbyć spotkanie Igi z Włoszką w pierwszej dla Igi, a w zasadzie drugiej ogólnie rundzie Miami Open. Indian Wells już był i Iga je wygrała. Nie wiem, czy widzieliście. No, w każdym razie ten mecz był przesuwany tak co jakiś czas i w końcu finalnie się nie odbył. Także straciłam trochę nocy po nic. Ale żeby nie było wcześniej, miałam bardzo długą drzemkę, taką 3-godzinną w ciągu dnia, bo Andrzej miał mnie obudzić, ale tego nie dosłyszał. I pierwsza rzecz, którą tu mam, słuchajcie, to jest patelnia. Patelnia z firmy Gerlach. O, taka zwykła, chociaż taka, w sensie ona jest taka, widzicie, z takim właśnie wyższym tutaj, z tym rancikiem. I tego nie kupiliśmy, tylko słuchajcie, Andrzejowi przyszło powiadomienie, że musi tam do kiedyś wykorzystać punkty, które zbierał na Orlenie, czy coś takiego.
Więc, no właśnie, więc wymieniliśmy te punkty na patelnię. Bardzo ładna, taka w środeczku marmurkowa. Ona ma 28 cm średnicy, z tego co kojarzę. 24, nie 28. No, no więc to będzie w sumie taka chyba pośrodku tych naszych patelni. Bo mamy i większe, i mniejsze. Także to się kryło w pierwszej paczce. Fajnie, bo wiecie, i tak tankujecie, i tak tankujecie. I w sumie to jest spoko, że te stacje benzynowe robią takie programy, w których rzeczy można wymieniać. Kolejna paczka. Ale ta paczka pachnie. Bo ta folia jest taka mentolowa jakby. Kupiłam sobie już jakiś czas temu, tylko tak nie miałam okazji, żeby go wam pokazać. Kalendarz adwentowy na wyprzedaży. Nie będę z nim czekać do kolejnej zimy, a może będę, w sumie nie wiem. Sprawdzę, jakie są zapachy i te, które nie są stricte zimowe. Pewnie zużyję sobie już wcześniej. W każdym razie to jest ta tańsza wersja kalendarza z Twinkle. Tutaj są same te woski, pierniczki. Mega drama było ten kalendarz w internecie i ja się częściowo zgadzam z tym, że nie uważam, żeby on powinien był tyle kosztować. Drama numer dwa się toczy też o to, że podobno te świeczki są produkowane przez jakąś tam firmę, która sprzedaje je w identycznych wersjach zapachowych pod innym brandem i to jest jakby tańsze. Wiecie, to jest normalne chyba, wielu influencerów pracuje w ten sposób, że kupuje coś z jakiejś fabryki i po prostu, wiecie, firmuje to swoim nazwiskiem, branduje swoim logo i w ten sposób te biznesy działają. No ale wiecie, przez to, że to jest kalendarz bardzo znanej youtuberki, to tutaj jakąś takim większym echem się to rozeszło po internetach. Potem to otworzę i wam pokażę, jak wygląda taki wosk. I ostatnia już paczka i w tej paczce będę miała coś, co szykuję dla was i chyba zrobię w sumie taki sneak peek, bo potem nie będę musiała się stresować, że gdzieś na filmie to przypadkiem może zobaczycie albo coś, gdzie to się otwiera. Słuchajcie, przerasta mnie to. Boże, ale jestem sierotem, widzicie to? Gdzie to się otwiera? No nie wiem. Dobra, i teraz tak, to jest zamówienie z Ritualsa, rzecz, która jest dla mnie, to jest ta pianka. Zamówiłam ją sobie dlatego, że wyszła nowa seria limitowana i to jest właśnie ten zapach i ja oczywiście musiałam ją mieć, no bo ja mam wszystkie zapachy, wszystkie, no w sumie tak, odkąd wiem, co to Rituals, czyli od ładnych paru lat chyba nie ominęłam żadnej wersji zapachowej, chociaż jak ostatnio była ta z tym smokiem, to widziałam, że na stronie internetowej w tym czasie wyszły dwa zapachy, ale dostępne do kupienia u nas w polskim Ritualsie była właśnie tylko ta wersja z tym dragonem, a ta druga była z jakąś solą himalajską albo czymś takim i ona nie weszła w Polsce do sprzedaży, więc tamtej nie miałam. W sumie mogłam ją zamówić, ale z tego co kojarzę, tej pianki nie dało się kupić pojedynczo, tylko trzeba było kupić od razu w zestawie 3. A ja nie wiem, czy ten zapach by mi przypadł do gustu, więc nie chciałam ryzykować. Rzecz, którą tu mam. O! A no tak, gifcik. To tutaj, tak jak mówiłam wam, jak zamawiacie rzeczy przez stronę Rituals, zawsze do zakupów dostajecie jakiś prezent. I tutaj mam mini piankę i... Co to jest? Krem do ciała. Balsam do ciała. W takiej, o! Malutkiej tubeczce. Nie będę tego otwierać, bo wystarczy mi na razie pianka. I ta rzecz, która się tutaj kryje, to jest, słuchajcie, o ten kalendarz. I ja ten kalendarz już otwierałam na kanale. Gdzieś tu się wam wyświetli link do tego odcinka, gdyby ktoś był zainteresowany, żeby sprawdzić, co tu jest. I to po prostu kupiłam sobie już tak na zaś. Miało po prostu w miarę dobrą cenę. A mam wrażenie, że powoli zbliżamy się do tego, żeby wybił na tym kanale 1000 subskrypcji. O, i od razu może przypomnę, że jeżeli ktoś z was to ogląda, a nie subskrybuje, to zachęcam, żeby tą subskrypcję kliknąć. No i właśnie, jak wybiję, to zorganizujemy sobie jakiś taki konkurs, w
którym będziecie mogli to wygrać. I już sobie myślałam, że to będzie chyba w takiej formie, że osoba, która napisze jakiś tam komentarz z odpowiedzią na konkursowe pytanie, która zbierze jak najwięcej łapek w górę pod swoim komentarzem, dostanie coś takiego. I to tyle, jeżeli chodzi o moje paczki. Zaraz trzeba będzie wynieść te kartony. Andrzej, słuchajcie, zniknął dzisiaj. Muszę pojeździć, bo z rana była ładna pogoda. Okazało się, że coś jest nie tak z Jamaszką, w sensie kierunkowskazy jej się nie świecą, więc pojechał to sprawdzić. W sensie był w sklepie wymienić akumulator, bo myślał, że to może kwestia akumulatora. Okazuje się, że jednak nie i trzeba będzie zawieźć motorek do mechanika. Mamy nadzieję, że zdążymy to zrobić, bo 31, czyli już za chwilę w zasadzie, Yamaha ma przegląd. Więc tak. Lekki stresik się teraz pojawił. Czy coś jeszcze ciekawego mogłabym wam powiedzieć? Chyba już nie. Potem zobaczycie, jak robimy zakupy. O, no w sumie z ciekawych rzeczy jeszcze jest jedna kwestia, to to, że w końcu dostałam od mojej nowej pani dietetyk moją dietę. Właśnie, mój jadłospis. Korzystam sobie z tego 3 dni i na razie jeszcze ani razu się nie wykoleiłam po drodze. Także początki są dobre, mam nadzieję, że to się utrzyma jak najdłużej. Oczywiście cheat meal i tak dalej można uskuteczniać, natomiast przyjęłyśmy taką taktykę, że żeby się trochę sprawdzić może i umocnić w tym moim postanowieniu, przez ten pierwszy miesiąc nie będę sobie pozwalać na ustępstwa. Wiem, że po drodze za chwilę mamy Wielkanoc, ale to nie są moje ulubione święta, to nie są smaki, które ja kocham i za które dam się pokroić. Także tak, Wielkanoc moja w tym roku będzie wyglądała tak, że wszyscy będą jedli pewnie jakieś te jajka albo coś takiego, a ja będę miała swoje pudełeczka, ale nie szkodzi, jakby pasuje mi to. Także tak, ogarnę teraz te kartony, które tu leżą i wrócę do was pewnie jak będziemy na zakupach albo po zakupach, jakoś tak. No już słuchajcie, po zakupach od razu je wam pokażę. Chyba główna zmiana to to, że jeździmy na zakupy w sumie częściej, bo kupujemy sporo warzyw i owoców różnej maści. Tutaj mam takie słodkie królestwo, a to wiecie, w związku ze zbliżającymi się świętami Wielkanocy. Dla pani różowe, dla panów niebieskie, dla Adasia takie wielkie, ale wiecie, ile to kosztowało? 40 ziko, a w ogóle wszystkie te kinderki razem kosztowały 150 zł, czajcie? Trochę miałam zdziwko przy kasie, ale jak spojrzałam teraz na paragon, no to wszystko stało się jasne. Truskawki, winogrona, oczywiście nie mogę jeść jak za dużo, a jak już je jem, to z orzechami. Najpierw orzechy, potem owoce, żeby była jasność. Także tak, sałata, to idzie w dużej ilości. Pomidorki, banany, ogórki, pietruszka, czosnek. Tutaj coś dla Andrzejka, dla mnie właśnie orzechy, bo mi się kończą. Bułki, jak widzicie, grahamki. Innego pieczywa raczej nie jem. Mogę też tutaj, o, resnek jeszcze zjeść sobie takiego rogala maślanego z dżemem niskosłodzonym. Co poczynię jutro. Tutaj mamy chlebek. Nie było, słuchajcie, grahama, ale pani mi powiedziała, że mogę używać też orkiszowego. Także jest orkiszowy. Moje danie awaryjne, czyli pierogi z mięsem i jakby co, to nie mogę zjeść całej porcji, mogę zjeść połowę, ale gdyby ktoś był ciekaw, bo chyba o tym wspominałam, także mam takie danie, które mogę sobie kupić i mieć w razie w jak nie będę w stanie ugotować i właśnie to jest to. Oczywiście to nie jest sam posiłek, do tego jeszcze dochodzą potem warzywa, ale tak, mam coś takiego. Tortilla, soczek i mój biedny mąż. Wspominałam już, Andrzejku, że jesteś biedniutki, nagazowany i że odstawiliśmy laktozę. No, jeszcze Yamaha ma problem z kierunkami, to już w ogóle dupa. Ale to innym razem. O tym też wspominam, że trochę stresująco był przegląd zaraz, nie? No, życie. Tak się zdarza. Chowamy to. I robimy obiad. I robimy obiad. Dietetyczne spaghetti, Andrzej go da przepis do Thermomixa. Brawo dla Andrzeja. Ułatwi nam to żyćko, naprawdę. Dobra, to zakładam. Zabieram się za to, żeby to pochować. I tak wygląda gotowy obiadek. Mamy tutaj makaron i taki sosik bardzo mocno warzywny, bym powiedziała. Ja sobie dodam do tego jeszcze oczywiście płatki chili. Także bierzemy się za jedzenie. Przyszłam się z wami pożegnać, ale jeszcze tak na odchodne pokażę wam coś, co otworzyłam wczoraj. Tak nam pięknie pachnie w mieszkaniu.
A to w sumie dziwne, bo pamiętam, że jak pierwszy raz wąchałam tego zapachu, to miałam takie, no spoko, ale bez szału, ale jednak jest szał. Słuchajcie, to jest oczywiście Rituals, dzika figa, przepiękny zapach i bardzo mocno go czuć w całym mieszkaniu, mimo że to jest takie w sumie nieduże. Pamiętajcie, jak macie te patyczki, żeby je przekręcać, powiedzmy, że raz w tygodniu, wtedy ten zapach będzie bardziej wyczuwalny. Andrzeju, a tobie się podoba? No, fajnie. No, naprawdę. Mega, mega mocno czuć. Dobrze, i to by było tyle w tym filmie. Kalendarz adwentowy pokażę wam w kolejnym, także dziękuję wam bardzo. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję i do zobaczenia w kolejnym vlogu.